Cyberprzemoc, która coraz częściej dotyka nie tylko dzieci, ale także osoby starsze. Dolnośląska młodzież sama zaczyna widzieć wiele jej aspektów. Jak należy z nią walczyć? Pierwszego dnia ferii zimowych dolnośląska młodzież spotkała się z przedstawicielami województwa, aby poruszyć problem przemocy w internecie, która na przestrzeni lat stale się rozwija. Wniosek wydaje się być prosty. Przede wszystkim chcemy stawiać, tak jak mówiliśmy wcześniej, na edukację. Wydaje się, że to jest najlepsza forma tego, abyśmy minimalizowali inne zagrożenia w internecie, edukując rzeczywiście nie tylko dzieci i młodzież, ale również osoby starsze, rodziców. Dlatego, że wszyscy musimy się dokształcać niezależnie od wieku, a faktem jest, że według badań to częstokroć jest tak, że dzieci i młodzież mają większą wiedzę w zakresie informatyki i cyfryzacji niż ich rodzice. Także tym bardziej staramy się robić wszystko, aby ta edukacja była wielopokoleniowa. Podczas spotkania młodzież sama zwróciła uwagę na edukację osób starszych, dla których wirtualny świat bywa nieodkrytą zagadką. Sami uczniowie dolnośląskich szkół zwrócili uwagę na poważny problem, ponieważ oni jako osoby mniej więcej zorientowane w tych zagrożeniach, które czekają na nich w sieci, na tak zwany phishing, na kradzież tożsamości. Oni o tym doskonale wiedzą. Kwestią jest teraz edukacja ich koleżanek, kolegów, ponieważ dzisiaj rozmawialiśmy z młodzieżą bardzo zainteresowaną tematem. Natomiast to, na co właśnie ta młodzież zwróciła uwagę, to jest również edukacja osób starszych. Cyberprzemoc wciąż się rozwija. Jak należy z nią walczyć? Młode pokolenie samo zaproponowało sposób, który poprawi ich świadomość poruszania się w tej przestrzeni. Dzisiaj zostało zaproponowane właśnie przez młodzież i ciężko się z tym nie zgodzić, aby pewną część lekcji informatyki poświęcać właśnie na kwestie związane z edukacją. Aby dobrze sobie z nią radzić, warto wiedzieć, jakie były jej początki i jaką przybiera postać z biegiem czasu. Zaczęła się przestępczość od oszustw, czyli od takiej, powiedzmy, graniu na pazerności, że tak powiem, obywateli, czyli oferowanie do sprzedaży to, co można zaoferować za mniejsze pieniądze. Oczywiście zaliczki i tego typu sposób oszustwa. Ale teraz coraz więcej mamy właśnie tematów związanych ze stalkingiem, z kradzieżą kont, wchodzeniem i podszywaniem się tożsamością. Bardzo niebezpieczne w skutkach zjawiska. Internet, bogactwo XXI wieku, jednak źle wykorzystane, może sprawić wiele krzywdy. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.